Wiemy już, jak będzie wyglądać siedziba spółki Fresh Tools Poland, która w tym roku rozpocznie budowę hali produkcyjnej na terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego. Łączna wartość inwestycji w obrębie ulic Księdza Romana Biskupa, Kruczej oraz Alei Jana Pawła II wyniesie około 7 milionów złotych. W trakcie ostatniej wizyty właściciela firmy, pana Fresha z Niemiec, określił, że miesiąc sierpień, wrzesień powinny te prace być rozpoczęte. No, inwestycja jest dość duża, wartościowo oceniana na około 7 milionów. Oglądałem wizualizację, więc prezentuje się to też bardzo ładnie, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. No, ma to być taka sztandarowa inwestycja firmy Fresh na terenie Polski. Oczywiście firma funkcjonuje jeszcze na Dalekim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. No i ma bardzo wypełniony portfel zamówień, więc jeśli ta tendencja się utrzyma, to można powiedzieć, bo takie plany są, że w dalszej kolejności jest szansa też na rozbudowywanie zakładu. No ale oczywiście najważniejszy jest ten pierwszy krok, czyli rozpocząć pracę w trzecim kwartale i zakończyć wiosną i wiosną przyszłego roku otworzyć już firmę. Fresh Tool Poland jest dobrze znana w Bielawie, ponieważ kilka lat temu rozpoczęła działalność w tym mieście w hali przy ulicy Jana III Sobieskiego. Obecnie dzięki coraz większej pozycji na rynku oraz bardzo dobrym warunkom do rozwoju biznesu w Bielawie, firma zdecydowała się na budowę własnej hali oraz na zwiększenie zatrudnienia. Zwiedzałem tą siedzibę aktualną firmy Fresh. To jest obiekt dzierżawiony. No niespełniający już wymagań i potrzeb tej firmy, zatrudnia tam kilkanaście osób, więc po uruchomieniu, przynajmniej z wypowiedzi właściciela, jest szansa nawet na potrojenie tego aktualnego zatrudnienia, czyli zatrudnienie może być w granicach 35-40 osób, może nawet troszeczkę więcej, ponieważ mowa jest również o zapleczu biurowym, ale i zapleczu szkoleniowym. Więc biorąc pod uwagę jakby rozszerzenie tego zakresu działalności, no to jest szansa, że to zatrudnienie troszeczkę jeszcze bardziej wzrośnie. Jak twierdzą przedstawiciele inwestora, będzie to flagowy obiekt przedsiębiorstwa w naszym kraju. Na kupionym od miasta terenie firma Fresh Tools Poland wybuduje nie tylko halę produkcyjną, ale również część administracyjną i szkoleniową. Spółka będzie rozwijać w Bielawie produkcję form ciśnieniowych do odlewania gotowych części samochodowych. Klientami inwestora, który jest częścią międzynarodowego koncernu działającego w USA, Chinach, Indiach czy w Niemczech, są m.in. Renault i Citroën. Realizacja inwestycji w Bielawie powinna się zakończyć latem 2014 roku.